Jest 16 stycznia 2024 roku i wybraliśmy się po przepięknej, dwudniowej, w zasadzie półtoradniowej śnieżycy z silnym wiatrem z zachodu na cudowne, wspaniałe rozlewisko jeziora Kisajno, tam gdzie zazwyczaj latamy sobie na bujerkach, czyli Sztranda, Cos, za mną wyspa Dębowa Górka, po prawej stronie wyspa Wielka Kermuza. Jest prawie południe, czyli 13:20, takie polskie południe. I sprawdzamy sobie, co się dzieje na lodzie. Spodziewaliśmy się bardzo silnych zaspów śnieżnych, gdyż na lądzie napadało 15 cm tego białego... Ale jak się okazało, na jeziorze jest troszkę inaczej niż myśleliśmy. Pięknie działa sobie słoneczko. Słoneczko jak w gimnazjum. I ono powoduje, że na słonecznionych dachach zaczęło się opadanie śniegu. Po prostu śnieg się topi. Podobna sytuacja stała się na jeziorze, gdzie zrobiło nam się lekkie przymrożenie, ponieważ mamy minus 5 stopni Celsjusza i wiatr 3,5 do 4 stopni Beauforta, dokładnie zza moich pleców. Zrobiło nam się na jeziorze przemoczyło, więc są powierzchniowo zamarznięte w obrzydliwą strukturę zwaną tarką, która praktycznie uniemożliwia jeżdżenie bojerami, latanie, ponieważ powoduje, że przy zakręcie mogą się wyłamać sterociągi, a jednocześnie jest tak zwane imadło, czyli załamuje się górna powierzchnia śniegolodu i pod spodem mamy trochę wody, a pod spodem dopiero właściwą warstwę lodu. Obrzydliwa sytuacja, ani na łyżwach, ani na bojerach, ewentualnie na ryby. Warstwa wody jest dosyć duża. Dzisiaj w nocy, znaczy duża, ja jej daję ze 3 cm. Dzisiaj w nocy dopady dowywowywuje śniegu z tej chmurwy za mną. Jeszcze trochę. Dzisiaj w nocy ma sięgnąć niby minus 10, ale ta woda jest trochę pod lekkim lodem, który od góry będzie ją zabezpieczał przed zamarzaniem. Wyjdziemy jeszcze jutro po południu zobaczyć, ale nie rokuje to za dobrze, że ta warstwa zamarznie. W związku z czym w najbliższych dniach, a tak prawdopodobnie wygląda większość teraz jezior tutaj naszych, nie da się latać na bojerach ani jeździć na łyżwach. W dodatku, jak będzie słońce w dzień, to ono cały czas będzie powodowało, że ta warstwa lodu na górze będzie mięknąć, będzie się to zapadało, a w czwartek ma dopadać trochę śniegu i przyjść lekka odwilż. W związku z czym można się spodziewać, że to imadło będzie jeszcze bardziej ohydne. W piątek z kolei zapowiadają delikatny mrozik, minus 1, minus 2, więc górna warstewka tego całego świństwa prawdopodobnie się lekko zmrozi, a pod spodem będzie woda sobie radośnie pływać. Więc będzie sytuacja bardzo nieprzyjemna, uniemożliwiająca jakiekolwiek zabawy na ślizgach lodowych czy na łyżewkach nadal. Ale wędkarzom to sprzyja, bo wędkarz sobie postawi saneczki, wiaderko i jemu to nie będzie problemów robiło. Dziabniem tu i obaczym, jaką to ma grubość, ta warstwa lodu krystalicznego, ile ma. Będzie trochę problem, bo będę musiał brać poprawkę na wodę. Idzie dosyć trudno. Jak widzicie, wymaga to przyłożenia siły F, ale lód nie jest już
twardy. On jest blokujący, ale jest to, zobaczcie, już nie taki kryształ odbijający, tylko woda z góry zaczęła go już przemakać i on owszem klinuje sondę, ale sam nie jest specjalnie twardy, jest taki łapiący tą sondę, taki trudny do przebicia, ale nie jest on twardy. Ta sonda bardziej w nim grzęźnie niż się z trudnością przewija. Bardzo łatwo przemoczona struktura dookoła otworu. A lód, jak mierzyliśmy w czwartek, miał 13 cm. Co gdyby nie zapadało śniegiem, rokowało na lekką poprawkę. On nadal ma te 13 tutaj. Gdzie? Nie ma. Zaraz odbitka. Jest tu. Wyłapaliśmy. Powierzchnia wody jest na 15, a powierzchnia lodu jest na 10. To by znaczyło, że lód tutaj, gdzie są zaspy i gdzie jest to imadło, się roztapia. Obawiam się, że może być, powtórzyć się sytuacja z... Sprawdzimy jeszcze w kilku miejscach za chwilę. Obawiam się, że może się powtórzyć sytuacja z grudnia, sprzed miesiąca, gdzie lód miał 11 cm, jak patrzyliśmy na Kruklinie, a po tygodniu, kiedy przyszła odwilż, to nagle miał 4 cm, a po dwóch następnych dniach się rozpadł całkowicie, roztopił, dlatego że ta woda na górze jest ciepła, a pod spodem woda, która, przy której zamarzał teraz, zamarzało jezioro, miała plus 5-6 stopni Celsjusza, czyli przyszło minus 20, ścięło górną warstwę, ale od spodu ona jest roztapiana i od góry też jest roztapiana. Przy lodzie grubości 20-25 cm to by wytrzymało jeszcze długo. Przy lodzie te 11, 12, 13 czy teraz 10, obawiam się, że może być z tym bardzo poważny problem, zwłaszcza że zapowiadają od weekendu odwilże już na stałe. Tak wygląda sytuacja w imadle, czyli w zaspie. Ta zaspa tutaj ma tam z 8 cm w sumie wysokości. A przejdźmy sobie teraz, tu mamy czysty śniegolód na górze, twardszy. Widzicie tutaj, jak staniemy, bardzo trudno się skręca, poza tym płoza w coś takiego wpada. No i można połamać się, bo ślizg się zatrzyma gwałtownie, wykatapultuje sternika, który wyląduje sobie twarzowo, radośnie na tafli. A to może być umiarkowanie przyjemne, bezpieczne. O, tu jest twardo, górna warstwa się już trzyma, natomiast to są takie delikatne placuszki tylko. Wszędzie dookoła wielkie zaspy z imadłem. Łupiemy. Śniegolód da, odłupiemy go troszkę, żeby sobie tu strukturkę sprawdzić górną. Dojechałem do kryształu, ale kryształ śniegolodu jest ze 2 cm. To jest w miejscu, gdzie było przewiane akurat bez śniegu. Tu już dolna część łapie się na kryształ, ale ten kryształ, zobaczcie, bardzo łatwo odchodzi. Bardzo łatwo się przełupuje i jestem pod wodą w tej chwili. Bardzo niefajnie. Słabe to. Sprawdzimy tutaj, ale dookoła już bardzo zabielone, czyli momentalnie przy uderzeniach lód zaczyna się już przesączać wodą, czyli traci swoją wytrzymałość strukturalną. 11 cm w tym miejscu.
12, powiedzmy 12 z jednej strony, to jest takie krzywy trochę ten kryształ, powiedzmy, że jest 12 i 15 cm z wodą, czyli ze śniegolodem, tu z wodą, tu ze śniegolodem jest 15, śniegolodu możemy takiego małego nie liczyć, czyli tu w zasadzie, jak tam mierzyliśmy 13, no tutaj lód zmiękł i prawdopodobnie zmniejszyła się trochę już jego grubość. Nie rokuje to wcale dobrze. Obawiam się, że może być taka sytuacja, że jak dopada jeszcze śniegu w czwartek, przyjdzie ta odwilż, potem przyjdzie trochę słońca i ten lód się będzie roztapiał po prostu bardzo szybko pod powierzchnią tego śniegolodu i tej brei całej. No to nie jest fajna sytuacja. Wstrzymujemy się na razie z wystawianiem bojerów, bo i tak nie ma na co. Na razie zobaczmy jeszcze trochę obok. Bardzo łatwo przechodzi śniegolód i niedużą siłą. O, tu jest kawałek twardziej. Ale tylko jeżeli uderzamy dokładnie punktowo w to miejsce, bo już delikatnie z boku się wszystko mieli. Ja to przewiję, żeby tu na chwilę jest bardziej twardo, na szczęście, no ale to jest pół metra odległości, nie? Dobra, jestem w wodzie. Klinuje się, ale tak, no właśnie, mokry ten lód, taki na dole, na samym dole ostatnie 3-4 cm tego kryształu są takie twardsze, klinujące, reszta słabiutka. Bardzo łatwo się poszerza otwór sondą w tej chwili. W czwartek tam, bo byliśmy tam za wyspą, jakieś 2 km stąd, trudniej się rozszerzało otwór. Teraz dzieje się to bardzo łatwo. Na rybki się to nadaje. Do jakichś tam delikatnych spacerów, powiedzmy, też. Jest dokładnie to samo. 12 kryształów. I się roztapia ten lód, niestety. Zobaczymy, co będzie dalej. Tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiaj. Do zobaczenia.